Hej, dziś pogadamy sobie o małej aferce, że tak się wyrażę, która wybuchła wokół pana Łukasza Stelmacha, którego możecie znać również jako Ichabod. I pogadamy sobie o tym głównie dlatego, że ukazuje to piękne wręcz pokłady hipokryzji, które można znaleźć w bardzo wielu różnych miejscach i niekoniecznie mówię tutaj o samym zainteresowanym. Dlatego zacznijmy od tego, że pokrótce omówimy sobie całe zjawisko, a zaczęło się to wszystko od tego, że pan Łukasz Stelmach wrzucił grafikę z tęczową godzillą niszczącą kościół. Tutaj tego nie widzicie, może tak, tutaj jest ona widoczna, ta grafika w pełni, z, że tak się wyrażę, prześmiewczym komentarzem. Grafika ta, warto zaznaczyć, została pierwotnie stworzona z konserwatywnej perspektywy i miała pokazać właśnie LGBT jako zagrożenie, także to jest ta godzilla, która niszczy polski kościół i tak dalej. I pan Stelmach wrzucił komentarz, nie wiem, kto jest autorem, ale czy dałoby radę zrobić też wersję z King Kongiem? Zamiast rzygać tęczą, mógłby na przykład niszczyć kościoły toporem zrobionym z jakiegoś patriotycznego pomnika, który zostawiałby po sobie ładny tęczowy ślad. Bardzo proszę, serduszko. Natomiast nie spotkał się ten komentarz, ten wpis ze zbyt dużym, że tak powiem, entuzjazmem i wiele osób zaczęło wytykać panu dość podwójne standardy, na co on, że tak się wyrażę, postanowił iść w zaparte i stwierdził, że możemy zamienić co najwyżej niszczenie na palenie tych kościołów w domyśle. A całkowicie ciekawie się zrobiło w momencie, gdy ktoś zwrócił mu uwagę, by nie wrzucał wszystkich katolików do jednego worka. Pan Łukasz odpisał: mam jak najgorsze zdanie o tej szkodliwej, skorumpowanej instytucji, która regularnie próbuje dyktować wszystkim, jak mają żyć, a do tego jeszcze cieszę się przywilejami, które jej się nie należą, więc z całym szacunkiem, bo wiem, że masa katolików nie utożsamia się z tym, co wyrabia ich kościół, ale chętnie ich jednak wrzucę do worka, a ten worek gdzieś do jeziora. Co, jakby na to nie patrzeć, bardzo wielu osobom się nie spodobało. W tym miejscu postanowił wkroczyć tak zwany Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii, Fidei Defensor, który wyraził szalone oburzenie wręcz oczywiście wobec tych wpisów pana Stelmacha i zapowiedział skierowanie oficjalnego pisma do Huawei oraz do Logitech, którzy byli zaznaczeni jako oficjalni partnerzy technologiczni pana Stelmacha, z zapytaniem, czy nie przeszkadza im współpraca z twórcą dopuszczającym się szczucia na osoby ze względu na wyznawaną wiarę. I oczywiście panu Stelmachowi poświęcono chyba ze 2 dni, że tak powiem, aktywności na tym fanpage'u i nie ograniczyło się to jednak wyłącznie do tego. W kolejnych dniach, godzinach przeszukano, ośrodek monitorowania przeszukał też wpisy z Twittera pana Stelmacha i wynalazł w nich co się tylko dało do wynalezienia oczywiście, tak? To znaczy nazywanie Jana Pawła II nie najlepiej, że tak się wyrażę, i kolejne wypowiedzi na temat osób wierzących niezbyt pochlebne, że tak się wyrażę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany szczegółowymi wpisami, to będą do tego wszystkiego linki również w opisie. Następnie w odpowiedzi na to wszystko odezwały się firmy rzeczone, do których wpłynęły te zawiadomienia, i na przykład firma Logitech stwierdziła, że nie chce angażować się w sprawy polityczne, religijne ani światopoglądowe i deklarując wsparcie dla różnorodnych religii i poglądów, odcina się od wpisów pana Łukasza i zrywa z nimi współpracę, prosząc o usunięcie ich loga z jego banera na YouTubie. Kolejno również firma Huawei, która w ogóle stwierdziła, że tak naprawdę to w ogóle nie współpracuje z panem Łukaszem i nie wie dlaczego on używa ich logo, ale też skontaktowali się z nim, aby to logo usunął. Następnie, oczywiście to jednak nie jest koniec tego wszystkiego, ponieważ do akcji włączył się osobiście także Dariusz Matecki, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, powiązany ze wspomnianymi ośrodkami, który stwierdził, że dodatkowo złoży zawiadomienie do prokuratury, potwierdził to również wspomniany ośrodek, i to zawiadomienie ma dotyczyć zarówno nawoływania do nienawiści na tle religijnym, jak i obrazy uczuć religijnych. I chciałbym tylko tutaj zaznaczyć, że nie ma żadnego zawiadomienia na temat ewentualnego nawoływania do zabójstwa albo do przemocy, nic w tym rzeczy. Radzę to zapamiętać, ponieważ do tego jeszcze wrócimy. W odpowiedzi na to wszystko pan Stelmach postanowił się także odnieść do tego raz jeszcze i zdementować, że, cytuję, nie chcę niszczyć kościołów ani palić, za dużo z tym roboty, a ja jestem leniwy, niech sobie stoją, dopóki nie przyjdzie godzilla. Nie chcę topić w worku katolików ani w zasadzie przedstawicieli żadnej religii. Rozumiem, że mój komentarz mógł nie być do końca czytelny, a nie dotyczył wiernych, tylko struktur kościelnych czy ich minionów prowadzących ośrodki monitorowania nieprawomyślnego myślenia, bo nie mam lekkiego pióra, ale miałem nadzieję, że kto jak kto, ale katolicy są jednak bardziej otrzaskani z pojęciem metafory. Kolejno w komentarzach doprecyzowuje też, że nie miał na myśli katolików, miał na myśli, cytuję, przedstawicieli KK. Domyślam się, że chodzi o księży. I rozmowa dotyczyła instytucji, a nie wyznawców.
po czym także edytował swój pierwszy wpis, tak aby ten odzwierciedlał to, co tutaj zostało wyrażone przed chwilą. I tak, co nam to wszystko mówi? Bo mówi nam to bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Po pierwsze, osoby ewidentnie postępowe, takie jak pan Łukasz Stelmach, który ewidentnie do tych osób należy, co bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie widać po tworzonych przez niego materiałach na temat popkultury na jego kanale YouTube'owym. Osoby takie, nagle, które domyślnie, że tak powiem, są głęboko zatroskane o to, czy ktoś nie szerzy negatywnych stereotypów, czy ktoś nie deprecjonuje jakichś grup, albo nie szerzy nienawiści, nagle takie osoby rozumieją, że przecież pewne wyrażenia mogą być tylko żartami i że przecież można krytykować negatywne zjawiska, nie atakując całej grupy. Nagle staje się to jasne, prawda, dla wielu takich osób, zarówno dla pana Łukasza, jak i dla wielu osób, które postanowiły go bronić i w komentarzach, i na swoich innych, i na profilach swoich twórców, innych twórców. I nagle staje się jasne, że takie rzeczy, czy to właściwie nawołuje do nienawiści, czy to nie nawołuje do nienawiści i jak kto sobie to zinterpretował, to jest kwestia czysto subiektywna. Nagle staje się to zupełnie jasne dla tej strony i jest to bardzo ciekawe. Kolejno, co ciekawe, cała ta strona wydaje się, że tak powiem, iść w zaparte, ponieważ pan, sam pan Łukasz również w kolejnych wpisach żalił się, że na przykład wirtualne media w artykule na ten temat nie wkleiły poprawnie jego wpisu, że wyrwały go z kontekstu, czy że źle go zacytowały, podczas gdy wirtualne media właśnie wkleiły po prostu ten jego oryginalny wpis, a nie ten po edycji. Prawda? Która to edycja, przypominam, nastąpiła dopiero w momencie, gdy już nastąpiło oburzenie. Tymczasem wydaje mi się, że gdyby podejść do tego zupełnie z innej strony, to znaczy gdyby pan Łukasz po tym całym zajściu stwierdził: ok, przepraszam, być może ktoś mnie źle zrozumiał, nie to miałem na myśli, nie chciałem nikogo urazić, usuwam ten wpis i, że tak powiem, więcej nie będę, to mam wrażenie, że gdyby po czymś takim ośrodek monitorowania nadal go atakował, no to oni by go teraz wyglądali na agresorów, ale nie dostaliśmy czegoś takiego, prawda? Można sobie się cofnąć i przeczytać tam te całe wpisy w całości raz jeszcze. Zamiast tego dostaliśmy coś takiego, że to jest wasza wina, że nie rozumiecie metafory. Nie mówiłem o katolikach, tylko o członkach instytucji, w domyśle o księżach. Ich, pisząc o topieniu księży, to właściwie miała być tylko przenośnia. To jest zupełnie inny wydźwięk niż to, co przedstawiłem przed chwilą. I sorry, ale moim zdaniem nadal to jest nie do obronienia jako cywilizowany głos w dyskusji, nawet w internecie. Kolejno także osoby, które bronią pana Łukasza, takie osoby jak Katarzyna Czajka, Komijarczuk i wiele innych osób, przedstawiają całą tą sytuację, jakoby i ośrodek, i wszyscy oburzeni rzucili się na Łukasza Stelmacha przez to, że on zrobił komentarz o King Kongu do obrazka o Godzilli. I wielokrotnie jest to podnoszenie w ten sposób, że on tylko zażartował z King Kongiem i tyle, w ogóle pomijając kwestię wpisu na temat topienia różnych ludzi w workach. I no to jest po prostu ewident, to jest... Ciężko mi zinterpretować to inaczej niż jako świadomą manipulację, znaczy pomijanie bardzo istotnej informacji, żeby cała sprawa nie wyglądała tak źle. To samo dotyczy zarzutów, jakoby Logitech i Huawei bali się w Polsce Kościoła katolickiego i to jest jedna wielka zmowa przeciw ludziom, którzy słusznie krytykują Kościół i dlatego się w tym momencie odcinają one od pana Stelmacha, co jest oczywiście ponownie bzdurą, ponieważ raczej wątpię, aby firmy te bały się Kościoła katolickiego w Polsce, zaczynając choćby od tego, że przecież były całe natęczowo w Pride Month, prawda, w czerwcu i myślę, że znowu będą w przyszłym roku. Natomiast wydaje mi się, że firmy te mogą odrobinę bać się swoich klientów, prawda? I mogą nie chcieć, aby ich logo pojawiało się pod hasłem o topieniu katolików, nawet jeśli autor nie miał na myśli wszystkich katolików, tylko samych księży i nawet jeżeli to jest tylko żart i metafora. Mogą nie chcieć, aby coś takiego się pojawiało w kraju, gdzie jednak ewidentna większość ludzi i potencjalnych ich klientów identyfikuje się jako katolicy. To brzmi jak kiepska decyzja biznesowa po prostu. I dla jasności, warto zaznaczyć, że pana Stelmacha nie wyrzucono z, nie wiem, platformy mającej monopol w danej branży, tak? Nie odebrano mu prawa głosu publicznie, tylko jakaś firma nie chce, żeby firmował on się jej logo, więc to też dla jasności nie usunięto go znikąd, prawda, nic z tych rzeczy. Natomiast jednocześnie moim zdaniem warto podkreślić, podobnie, to jest moja opinia tutaj, że celowe wywoływanie czegoś takiego, tak jak zrobił to ośrodek, to znaczy atak na czyjeś źródło dochodu jest moim zdaniem całkowicie niepoważne, jest to chwyt poniżej pasa i absolutnie nie powinno się tak robić, nawet w tego typu tekstach. Dlaczego? To jeszcze do tego dojdziemy za chwilę. I właśnie, z drugiej strony, nawet postrzegając wpis pana Łukasza jako szkodliwy społecznie, nieodpowiedzialny, zwłaszcza jeżeli ktoś jest twórcą internetowym, który ma jednak jakieś zasięgi, tak, ponieważ ma tam 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie i 20 chyba tysięcy widzów na Facebooku. Także to nie jest, że tak się wyrażę, nikt. Więc myślę, że bez problemu można sklasyfikować jego wpisy jako ponownie szkodliwe, nieodpowiedzialne, czy nawet głupie, osobiście moim zdaniem można tak powiedzieć. To jednak jednocześnie moim zdaniem trzeba by naprawdę sporo złej woli, aby uznać to za celowe nawoływanie do przemocy. Jakoby Łukasz naprawdę chciał topić tych katolików i taki był cel jego wypowiedzi. Myślę, że w dość ewidentny, oczywisty sposób tak nie jest.
Tymczasem w mediach konserwatywnych, które podłapały ten temat bardzo szybko, jest to przedstawiane tak, aby wyglądało jak najgorzej i wzbudziło jak największe emocje. To znaczy wycinane są na przykład te teksty o King Kongu bez kontekstu całego wpisu i jest ogólnie przekaz jest taki, że no, youtuber chciał niszczyć i palić kościoły, prawda, i wrzucać katolików do jeziora. I podobnie, wiecie, jeżeli... Twierdzenie, że Łukasz nawołuje do topienia katolików jest moim zdaniem wyraźnie nadinterpretacją, natomiast sugerowanie, że Łukasz nawołuje do palenia kościołów czy do burzenia kościołów na podstawie tego żartu z King Kongiem jest niedorzeczne i to jest świadoma manipulacja. Ponieważ ponownie, to pierwsze ewidentnie było żartem, nawet jeżeli uważamy ten żart za głupi i niepotrzebny i szkodliwy, to nadal nie ma tam śladu intencyjności w tym wszystkim. I można się nie zgadzać z takimi wpisami, prawda, i potępiać robienie takich wpisów, jednocześnie rozpoznając, że to nie jest to, co się temu bardzo często w tym momencie zarzuca. Kolejno, jest masa wpisów w tym momencie, która krytykuje to, co, że tak powiem, ja w tym momencie powiedziałem, bo przecież jak można żartować czy stosować metaforę w temacie tak poważnym, jak wrzucanie kogoś do jeziora. I między innymi tego typu głos dał się słyszeć od pana Mateckiego, prawda? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ z mojego doświadczenia całkiem spora część konserwatywnej sceny, że tak powiem, internetowej, jest w stanie jak najbardziej zrozumieć, że hasło śmierć wrogom ojczyzny jest metaforą, albo raz sierpem, raz młotem, prawda, albo a na drzewach zamiast liści, że to są metafory, to nie jest nawoływanie bezpośrednio do przemocy. I pan Matecki dla jasności też w niektórych swoich wypowiedziach bronił, że tak powiem, haseł i symboliki, jaka pojawia się na Marszu Niepodległości, również tego typu haseł. Więc są to osoby, które z jednej strony są w stanie zrozumieć, że to nie jest bezpośrednie nawoływanie do przemocy, a jednocześnie, jeżeli ktoś robi głupi żart o topień, o wrzucaniu kogoś do jeziora, to muszą wziąć to śmiertelnie na poważnie i to jest nawoływanie do zabójstwa. Znaczy, dla jasności, jeżeli ktoś pamięta moje materiały na temat haseł śmierć wrogom ojczyzny, tak ze 3 lata w tym momencie ten materiał już ma, odsyłam do niego też, to ja nadal uważam, że to jest szkodliwe, niebezpieczne, głupie i nieodpowiedzialne społecznie używanie tego typu haseł, za wyjątkiem być może bardzo ściśle określonego kontekstu. Natomiast no nie jest to przecież, nie jest to bezpośrednie nawoływanie do przemocy, tak? Tak samo jak to, co tutaj teraz widzieliśmy. Dlatego mam wrażenie, że w praktyce cała ta sytuacja wygląda tak, że środowiska te konserwatywne, które się odezwały w tym temacie, że tak powiem, w tym duchu, który tutaj pokazałem, robią zasadniczo coś bardzo zbliżonego do tego, z czym walczą, ponieważ bardzo często możemy tam znaleźć straszne oburzenie na temat działania tak zwanej poprawności politycznej, prawda, że na przykład jacyś aktywiści wynoszą do przestrzeni publicznej jakiś oburzający, obraźliwy komentarz i na tego podstawie drążą czyjąś historię wpisów w internecie albo próbują zaatakować jego źródła przychodu. Wielokrotnie widzieliśmy to na Zachodzie i polscy konserwatyści zdają się być za każdym razem bardzo oburzeni, gdy coś takiego się dzieje. Tymczasem ich część, też nie mówię o wszystkich, prawda, ale no, ta aferka nie jest taka całkiem mała. Część z nich nie ma problemu robić dokładnie tego samego, gdy ta obraza dotyczy ich samych. I to jest ponownie takie zjawisko, o którym ja już kiedyś mówiłem, że część polskich konserwatystów ma tendencję do kopiowania najgorszych możliwych narzędzi stosowanych przez amerykańską lewicę i z powodzeniem stosowania ich tutaj u nas. Oczywiście w tym temacie bardzo często pojawiają się zarzuty wobec takiej postawy, jaką ja tutaj zaprezentowałem, że przecież walczymy ich tutaj własną bronią, bo skoro oni nam to robią, to my powinniśmy im robić dokładnie to samo. Co jest moim zdaniem absolutnie tragicznie bardzo kiepskim podejściem. To znaczy, jeśli powiedzmy z perspektywy konserwatywnej, ktoś uważa, że wyciąganie na światło dzienne i oburzanie się i próbowanie atakowania kogoś osobiście i wyciągania jego historii i atakowania jego źródeł przychodu na podstawie tego, że ktoś kogoś oburzył, powiedział coś nieprzyzwoitego czy obraźliwego, jeżeli komuś przeszkadza to, jeżeli robi to powiedzmy amerykańska lewica, to znaczy jeśli ktoś uznaje, że te metody są złe, to nie może potem sam ich stosować. A jeśli to robi, to sugerowałoby to, że wcale nie ma problemu z samymi metodami, tylko z tym, że to akurat jego wtedy zabolało, a teraz ma okazję on tutaj kogoś zaatakować. To jest też bardzo widoczne, moim zdaniem bardzo ciekawie widoczne. Tego typu postawa była w mojej podobnie chyba ze 2-letniej już debacie w mediach narodowych z panem Zgierskim, gdzie właśnie on twierdził, że oni muszą oszukiwać w tej grze, bo lewica też oszukuje w tej grze. Nie jestem pewien, czy to dokładnie tak działa. To znaczy, obawiam się, że przyjmując taką postawę, że jeżeli ktoś robi coś, co my rozpoznajemy za złe, więc my będziemy robić to dokładnie to samo, obawiam się, że bardzo by się ludziom, również konserwatystom, nie spodobałoby się to, co by stworzyli, używając
tego typu narzędzi do walki politycznej. I tak bardzo ciekawe, bo tak się składa, że na Wojnie Idei zbliża się zapowiadany odcinek o filozofii Szarych Jedi, który bardzo dobrze to właśnie określi, że wybieranie sobie, że tak powiem, z różnych stron rzeczy, które w innym kontekście uznalibyśmy za złe, wcale nie jest tak naprawdę dobrym pomysłem. Z drugiej jednak strony, z mojego doświadczenia, też bardzo często ze strony postępowej pojawiają się takie zarzuty, ponownie do tego, co tutaj zaprezentowałem, że to tak naprawdę nie jest to samo, że żartowanie sobie, że z uwagi na to, w jakim kraju żyjemy, że to jest kraj o takiej tradycji, że to jest kraj, w którym rządzi taka a taka partia, to tego typu żarty na temat katolików to nie jest to samo, co tego typu żarty na temat, powiedzmy, homoseksualistów, czy muzułmanów, czy kogokolwiek innego, że należy to traktować inaczej właśnie ze względu na realia kulturowe, w jakich jesteśmy. I jeśli ktoś tak naprawdę uważa, to z całym szacunkiem, ale to jest dokładnie potwierdzenie tego, co te wszystkie ośrodki monitorowania, o co te wszystkie ośrodki monitorowania was oskarżają, że chcecie specjalnego traktowania dla konkretnej grupy. No bo jeżeli ktoś stwierdza, że żarty o topieniu gejów to jest przestępstwo z nienawiści, a żarty o topieniu katolików to po prostu żarty, no to to jest dokładnie to. To jest stwierdzenie, że pewne grupy zasługują na specjalne traktowanie, a inne nie. I tymczasem wydaje mi się, że można być osobą postępową, że tak się wyrażę, i stać na stanowisku, że żarty z topienia kogokolwiek są nie na miejscu. I dążyć do tego, żeby one się jednak w miarę możliwości nie pojawiały, albo jeśli się pojawiają, to żeby były krytykowane w przestrzeni publicznej. Natomiast jeżeli ktoś przyjmuje tę poprzednią postawę, no to obawiam się, że to jest karmienie właśnie tej najgorszej formy polskiego konserwatyzmu, który żeruje właśnie na tego typu zjawiskach. I polski inkwizytor chyba w swoim komentarzu do tego zwrócił bardzo słuszną uwagę, że on się wcale nie zdziwi, jeżeli Łukasza Stelmacha zobaczy za jakiś czas w TVP w wiadomościach. Też bym się absolutnie nie zdziwił, gdyby to zostało tam na taki szczebel wyciągnięte. Ponieważ wszystkie tego typu zachowania, czyli zachowania pana Łukasza, albo zachowania, albo obrona tego typu zachowań, daje paliwo ludziom, którzy chcą pokazać katolików w Polsce jako pod ciągłym atakiem, że ktoś chce ich tutaj wszystkich zamordować, jeżeli tylko nie będą trzymali wszystkich nas tutaj za gardło, to się stanie jakaś tragedia. I to między innymi napędza popularność pewnych opcji politycznych, które malują, że tak powiem, siebie jako potrzebnych w tej przestrzeni publicznej, aby właśnie bronili ludzi przed takimi okropnymi osobami, jak te, o których tutaj mówimy. Natomiast w odpowiedzi oczywiście na to się bardzo często pojawi też taki komentarz, że to co, to mamy nic nie robić, kiedy PiS tam szczuje na mniejszości albo używa złego słownictwa, to co, my mamy nie reagować? Nie, ja tego nie powiedziałem, ale jeżeli ktoś chce coś robić, to być może warto robić coś, co działa. Ponieważ takie podejście, które mamy w tym momencie bardzo często, że oni robią złe rzeczy, więc zróbmy cokolwiek. Robienie cokolwiek to nie jest dobra strategia, ponieważ bardzo często można zrobić coś, co jest dokładnie wprost kontrproduktywnego. I uwierzcie mi, nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się jeszcze pogorszyć. I jeżeli ktoś uważa, że idziemy w stronę za bardzo konserwatywną w tym kraju, co prawdopodobnie jest niegłupią obserwacją, to robienie tego typu rzeczy w żaden sposób nie pomaga w tej sytuacji, a wręcz, moim zdaniem, popędza to jeszcze bardziej. I to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania, co w ogóle myślicie na ten temat. Może się w czym się ze mną zgadzacie, w czym się pomyliłem, w czym powiedziałem głupoty. Zapraszam do pisania komentarzy i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.